Paulina od kilku lat jest uczennicą zespołu szkół specjalnych w Biłgoraju. Myślę, że próby, przede wszystkim próby, bo jakby nie te przygotowania i wszystkie próby, nie próby, no to byśmy jakby nic nie osiągnęli. Dużo nauczyciele nam jakby nas wspierają, ci co przygotowują, także my no i później jesteśmy tacy doceniani. Od prawie 100 lat szkoły specjalne są częścią sfery oświatowej, ale temat edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wciąż jest zbyt mało obecny i za mało mówi się o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju naukę mogą rozpocząć już 7-latki. W szkole podstawowej większą wagę przywiązujemy do stricte do edukacji, do czynności typowo szkolnych. Zależy nam na tym, żeby rozwinęli się edukacyjnie maksymalnie, na tyle, na ile mogą, żeby nauczyli się czytać, pisać, liczyć i wszelkiego typu umiejętności szkolnych. Starsi uczniowie kontynuują naukę w szkole przysposabiającej do pracy. Tutaj też mogą liczyć na to, że ich specjalne potrzeby edukacyjne zostaną spełnione. Ja chodzę do trzeciej klasy. My robimy strojki. Mamy tańce, mamy WF, mamy jeździmy na wycieczki różne, mamy zajęcia kulinarne. Chodzę też na zajęcia rehabilitacyjne, z rehabilitacji. Fajnie się czas spędza w tej szkole z kolegami. Fajne tutaj imprezy, wycieczki. W Zespole Szkół Specjalnych mogą się uczyć dzieci również spoza powiatu biłgorajskiego. Poza szkołą podstawową i szkołą przysposabiającą do pracy, również w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. To jedyna taka placówka w naszym regionie, gdzie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu mogą spędzać czas codziennie z osobami, które postrzegają świat w ten sam sposób. Tutaj spotykają się też z akceptacją i widzą też inne dzieci, które też je akceptują, ale mogą także sprawdzać się tutaj w różnych sytuacjach. Na przykład organizujemy bardzo dużo konkursów, przeglądów, występują w takich tutaj wewnętrznych, szkolnych, na przykład imprezach jak Mam Talent, czyli pokazują te talenty, którymi dysponują i wszystkie występy, bez względu na to, jaki jest ich poziom, czy jak sobie dzieci radzą, są bardzo głośno oklaskiwane, także dzieci są doceniane przez to. Być zauważonym dla niepełnosprawnych to niezwykle ważne. Bywa, że dla wielu zdrowych są jakby niewidoczni, a tymczasem właśnie tego im potrzeba najbardziej, żeby ktoś ich w końcu dostrzegł i akceptował. To wszystko otrzymują w Zespole Szkół Specjalnych i ze strony nauczycieli, terapeutów i kolegów. Myślę, że to, że też wspólnie właśnie razem mają takie zajęcia jak zajęcia taneczne czy zajęcia właśnie muzyczne, to też ich integruje i też mogą czerpać od siebie także wsparcie. No, dzieci są na różnym poziomie rozwoju. To zależy też od tego, bo jeżeli dzieci na przykład mówią, bo moje dzieci na przykład nie komunikują się werbalnie, ale jeżeli dzieci komunikują się werbalnie, to mogą porozmawiać na swoim poziomie i się rozumieją. Także to jest też plus tej szkoły, że tutaj nie są odrzucane jedne przez drugich, że właśnie czują to wsparcie jak gdyby swoich rówieśników, bo funkcjonują na podobnym poziomie. Klasy nie są liczne, najczęściej to kilka osób. Taki układ sprawia, że nauczycielom jest łatwiej nawiązać kontakt, szybciej reagować i rozpoznać, co dzieje się z uczniem w danym momencie. A bywa bardzo różnie i bardzo zmiennie, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dzieci przychodzą też z różnymi humorami rano, więc my musimy tak jakby już od samego początku nastroić dzieci do dobrej pracy. Dbamy o to, żeby na przykład dzieci czekające na zajęcia miały włączoną muzykę, żeby pomocy zaoferowały im jakieś gry edukacyjne, żeby one już były chętne, żeby uczyć się potem. Często zaczynamy też dzień od jakichś zabaw, potem przechodzimy do zajęć edukacyjnych. Nauczyciel musi być bardzo elastyczny i kreatywny. Trzeba patrzeć na to, jak w danym momencie dzieci się czują, bo wiadomo, jeżeli jest zły dzień, to może się tak stać, że nasze zaplanowane cele muszą zostać po prostu zmienione. Zmieniają się plany, nastroje, ale jedno pozostaje zawsze takie same.
Po latach wspólnej pracy powstaje silna więź między nauczycielem i dzieckiem, która nie kończy się po tym, jak uczeń pójdzie swoją drogą, a obserwowanie postępów wychowanków to największa nagroda. To jest takie piękne patrzenie, bo zdarza się tak, że w przysposobieniu możemy mieć ucznia przez 5 lat, jeżeli przyjdzie dosyć wcześnie, bo do 24 roku życia dzieci się uczą i oni tak ewoluują. Z takich jeszcze dzieciaków przekształcają się w dorosłych ludzi. Z pasjami, zdobywają tutaj różne doświadczenia, bo od pierwszej klasy zabieramy ich na wycieczki 3-4-dniowe, gdzie to już jest rzucenie na taką głęboką wodę, gdzie trzeba być naprawdę samodzielnym, a nauczyciel jest takim wsparciem i uczy tej samodzielności. To takie, dla mnie też jest takie ważne nauczenie tego, co mogę robić w czasie wolnym, bo niewiele do zaoferowania jest niestety dla osób niepełnosprawnych. I znalezienie talentu, to jest ważne. Te talenty odkrywane są codziennie w tych salach, podczas zajęć ogólnorozwojowych z zakresu plastyki, muzyki, czy po prostu wspólnego gotowania.